Nazywam się Marta Karwacka i przyjechałam do was z Podlasia. Jestem tutaj dzisiaj, żeby wam mówić, jak bardzo oszukał mnie kiedyś kościół religijny. Nie było w nim Boga. Boga poznałam dopiero później, wiele lat później, gdy kiedyś klęczałam na kolanach w religijnym kościele. Bóg do mnie nie przyszedł. On do mnie nie przyszedł, bo tam go nie było, bo tam była czysta religia. Ale Bóg jest żywy. Bóg nie wisi na krzyżu. On zmartwychwstał w trzeci dzień. On przyszedł tutaj na ziemię, żeby pokazać miłość Ojca, żeby pokazać, że On nas kocha i że jest dobrym Bogiem, że On nie jest Bogiem, który szuka tylko twojej winy. On nie przyszedł, żeby pokazać, że Bóg jest swoim katem, że On czeka z biczem, żeby tylko zobaczyć na twój błąd i żeby cię za niego ukarać. Nie! Jezus przyszedł tutaj na świat, żeby zginąć na krzyżu i przed tym, żeby pokazać ludziom, jak bardzo Bóg was kocha, jak bardzo kocha każdego z was. I nieważne, w jakim stanie teraz jesteś, On i tak cię kocha. Tylko ty musisz przyjąć Jego miłość. Ja kiedyś byłam słodka jak cukierek dla ludzi, których lubiłam, ale byłam ostra i raniłam bardzo ludzi, których nie lubiłam. Oni nie mieli ze mną dobrze, bo ja ich nie kochałam. Ale jak przyszedł do mojego życia Bóg, On zmienił moją ostrość w miłość. Ja teraz potrafię kochać ludzi. Ale kiedy ja przyszłam do Boga, nie jak chodziłam do religijnego kościoła i klęczałam na kolanach, czekając, aż Bóg polubi mnie bardziej. Nie, On nie lubi cię bardziej, jak próbujesz Mu zasłużyć na cokolwiek. On czeka, aż ty do Niego przyjdziesz. On czeka, aż ty będziesz chciał wziąć Jego miłość. Nie jak będziesz chciał. Nie jak będziesz swoimi czynami chciał na coś zasłużyć, ale jak z czystego serca będziesz chciał Go, nie coś od Niego, tylko Go, Jego miłość, miłość Jezusa, który zginął na krzyżu, żebyś ty żył tutaj życiem pełnym miłości, życiem ubogaconym, życiem bez nałogów, życiem bez żadnych zniewoleń. On przyszedł, żeby być twoim dobrym ojcem, żeby pokazywać miłość, żebyś ty mógł żyć w pełni miłości. Nie w powierzchownej miłości tego świata, bo naturalna miłość nic ci nie da. Zawsze cię zrani, ale Bóg przyszedł tutaj do nas z łaską i On nie pozwala na zranienia, bo On jest Bogiem, który każde zranienie łata swoją miłością. On ma miłość doskonałą i w Jego miłości nie ma żadnej dziury. Nie ma żadnej dziury. On przyjdzie, jak przyjdzie do twojego życia, to przyjdzie tak jak do mnie. Ja nie rozmawiałam z moją siostrą, ona się zamykała w pokoju przede mną. Starsza siostra zamykała się przede mną, bo się mnie bała. Teraz jest tutaj dzisiaj ze mną i ona się mnie boi. Ona mnie kocha i ona wie, że ja kocham ją. Ona potrafi ze mną rozmawiać cały czas, a kiedyś chowała się, żeby tylko mnie nie spotkać. Zamykała się przed młodszą siostrą, ale ja się zmieniłam, bo do mojego życia przyszedł Bóg. Bóg mocy, który zmartwychwstał, który nie wisi już na krzyżu. On wisiał chwilę, później po trzech dniach zmartwychwstał, żeby pokazać swoją moc, żeby pokazać, że Bóg, że Boga słowa, że to nie są tylko słowa wypowiedziane i puste, żeby pokazać, że Boga słowa mają moc. Żeby pokazać, że Bóg jest mocą. Że Bóg jest mocą. Że On jest wielki. I że On nie przychodzi. Że On nie przychodzi nic nie robiąc, tylko że On zmienia życie. Że On zmienia życie. I może zmienić każdą sytuację. Każdą patologię, w jakiej jesteś. On może zabrać od ciebie każdą chorobę. On już zabrał od ciebie chorobę. Tylko ty jej nie przyjmujesz. Ty jej nie przyjmujesz, bo nie przyjąłeś zbawienia na krzyżu. Wszystkie twoje choroby, one są nielegalnie. I to zależy od ciebie. Czy ty przyjmiesz to, że Jezus za ciebie zginął 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, że On zginął za twoje choroby. Czy ty to przyjmiesz? To od ciebie zależy. Tylko twój egocentryzm, tylko patrzenie na własne ego, ciągnie cię w dół. To jest grzech, który nie pozwala ci się pojednać z Bogiem miłości. Diabeł ci da, ale ci zabierze zaraz dwa razy więcej. Bóg cię obdarzy miłością, Bóg cię obdarzy wszystkim, co dobre, zdrowiem. On zabierze od ciebie zniewolenia. On zabierze od ciebie wszystkie problemy z finansami, bo on zbiedniał na krzyżu, żebyś ty był bogaty. On rozchorował się wszystkimi chorobami, żebyś ty nie musiał chorować. Zabrał wszystkie zniewolenia, żebyś nie musiał być zniewolony. On po to przyszedł. Nie przyszedł, żeby tylko o nim mówili. On przyszedł po to, żebyśmy my teraz mogli żyć z nim, żyć z jego mocą, a nie tylko słysząc o nim. My jesteśmy tutaj, aby świadczyć wam o żywym Bogu. O Bogu, którego my poznaliśmy i który działa w naszym życiu. Nie o Bogu, o którym my słyszeliśmy. Nie o Bogu, o którym słyszeliśmy, tylko o Bogu, który działa w naszym życiu. Działa potężnie.
właśnie w naszym życiu. On jest silny i on jest mocny. I to tylko od Ciebie zależy. Tylko od Ciebie zależy, czy Ty Go w swoim sercu wielbisz. Czy Ty Go przyjmiesz jako swojego Pana i Króla. Jako swojego Zbawiciela. Jeżeli to zrobisz, jeżeli uwielbisz Go w swoim sercu i przyjmiesz Go jako Pana, On przyjdzie do Ciebie. On przyjdzie do Ciebie z wielką mocą. I On zmieni Twoje życie. Będziesz żył z Nim w osobistej relacji. Nie tylko słysząc o Nim, ale żyjąc z Nim, rozmawiając z Nim. I pokonując z Nim wszelkie przeszkody, będziesz żył zwycięskim życiem tutaj na ziemi i będziesz z Nim królował w niebie po śmierci. Z Bogiem nie ma śmierci, nie ma potępienia. Z Nim królujesz na zawsze.